Proszę Państwa, jesteśmy na wielkiej uroczystości. W małych naszych sejnach w jednym ze 150 miast w Polsce w tej chwili czytaliśmy i czytamy trylogię Henryka Sienkiewicza. Spotkali się ludzie, którzy zaprzeczają temu, że Polacy nie czytają, że Polacy szukają swojej prawdy gdzieś poza naszymi granicami. Przyszli ludzie, którzy ku pokrzebieniu serca wzięli za ten nasz najpiękniejszą powieść, jaką dotychczas powstała, i przeczytali to głośno, publicznie. Spotkaliśmy się, proszę Państwa, na wirydarzu zabytkowego klasztoru podominikańskiego. Na to czytanie przyszli przedstawiciele władz, przyszli przedstawiciele organizacji pozarządowych. Był ksiądz, byli ludzie, a przede wszystkim byli członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cieszę się bardzo, że żeście Państwo również ze swoją telewizją przybyli do nas na nasze spotkanie. Chciałbym również Państwu powiedzieć, że to nasze spotkanie zorganizowaliśmy przy pomocy pana starosty sejneńskiego, przy okazji Towarzystwa Opieki nad Zabytkami, przy okazji parafii, przy udziale parafii, a także, proszę Państwa, przy udziale uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Cieszę się bardzo, że małe sejny wpisały się w tą wielką, wielką ideę pokrzepienia serc dzięki trylogii Henryka Sienkiewicza. Dzień dobry. Witam wszystkich na narodowym czytaniu trylogii Henryka Sienkiewicza. Henryk Sienkiewicz, Ogniem i Mieczem. Rozdział pierwszy. Rok 1647 był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach. Odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych województwach lody nie popętały wcale wód, które podsycone topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step zmógł i zmienił się w wielką kałużę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że dziw nad dziwy w województwie wrocławskim i na dzikich polach zielona ruń okryła stepy i rozłogi już w połowie grudnia. Roje po pasiekach poczęły się burzyć i huczeć. Bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodzenia zdawał się być wcale odwrócony, wszyscy na Rusi, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwracali niespokojny umysł i oczy szczególnie ku dzikim polom, od których łatwiej niż skąd inąd mogło się ukazać niebezpieczeństwo. Tymczasem na polach nie działo się nic nadzwyczajnego i nie było innych walk i potyczek jak te, które się odprawiały tam zwykle, a o których wiedziały tylko orły, jastrzębie, kruki i zwierz polny. Bo takie to już były te pola. Ostatnie ślady osiadłego życia kończyły się, idąc ku południowi, niedaleko za Czychlinem ode Dniepru, a ode Dniestru niedaleko za Humaniem. A potem już Chełm ku limanom i morzu, step i step, w dwie rzeki jakby w ramę ujęte.
Na łuku dnieprowym, na Niżu, wrzało jeszcze kozacze życie za poruchami, ale w samych polach nikt nie mieszkał i chyba po brzegach tkwiły gdzieniegdzie polanki, jakoby wyspy wśród morza. Ziemia była denomina Rzeczpospolitej, ale pustynna, na której pastwisk Rzeczpospolita Tatarom pozwalała. Wszakże gdy kozacy często bronili, więc to pastwisko było i pobojowiskiem zarazem. Ile tam walk stoczono, ilu ludzi legło, nikt nie zliczy, nikt nie spamiętał. Orły, jastrzębie i kruki jedynie widziały, a kto z daleka dosłyszał szum skrzydeł i krakanie, kto ujrzał wiry ptasie nad jednym kołujące miejscem, to wiedział, że tam trupy lub kości niepożywane leżą. Polowano w trawach na ludzi, jakby na wilki lub suchaki. Polował kto chciał. Człowiek prawem ścigan chronił się w dzikie stepy. Orężny pasterz trzód strzelił, rycerz przygód tam szukał, łotrzyk łupu, kozak tatara, tatar kozaka. Bywało, że i całe watachy broniły trzód przed tłumem napastników. Step to był pusty i pełny zarazem. Cichy i groźny, spokojny i pełen zasadzek. Dziki od dzikich pól, ale i od dzikich dusz. Czasem też napełniała go wielka wojna. Wówczas płynęły po nim jak fale czambuły tatarskie, pułki kozackie, to chorągwie polskie lub wołoskie. Nocami rżenie koni wtórowało wyciąg wilków, głos kotłów i trąb mosiężnych leciał aż do Owidowego jeziora i ku morzu. A na czarnym szlaku, na Kuczmańskim, rzekłbyś, powódź ludzka. Granic Rzeczpospolitej strzegły od Kamieńca aż do Dniepru stanice i polanki. I gdy szlaki miały się zaroić, poznawało właśnie po niezliczonych stadach ptactwa, które płoszone przez czambuły tatarskie leciały na północ, ale Tatar, byle wychylił się z czarnego lasu lub Dniepr przebył od strony wołoskiej, to stepem równo z ptakami stawał w południowych województwach. Wszelako zimy owej ptactwo nie ciągnęło z wrzaskiem ku Rzeczpospolitej. Na stepie było ciszej niż zwykle. W chwili, gdy rozpoczyna się powieść nasza, słońce zachodziło właśnie, a czerwone jego promienie rozświetlały okolice pustą zupełnie. Na północnym krańcu dzikich pól, nad Omelniczkiem, aż do jego ujścia, najbystrzejszy wzrok nie mógłby odkryć jednej żywej duszy, ani nawet żadnego ruchu w ciemnych, zaschniętych i zwiędłych buczanach. Postawszy czas jakiś w Korsuniu, do Białocerkwi się cofnął i tam stolicę swą założył. Orda zapadła koszem z drugiej strony rzeki, rozpuszczając zagony po całym województwie kijowskim. Niepotrzebnie się też martwił pan Longus pod Bipięta, że mogłów tatarskich nie stanie. Pan Skrzetuski słusznie przewidywał, że zaporowscy schwytani przez pana Poniatowskiego pod Kaniową fałszywą dali wiadomość. Tuchajbej nie tylko nie odszedł, ale nawet do Czechryna się nie ruszał. Co więcej, nowe czambuły nadciągnęły ze wszystkich stron. Przyszli carzykowie azowski i astrachański, którzy nigdy przedtem w Polsce nie bywali, 4000 wojowników. Przyszło 20000 hordy nochańskiej, 20000 biłgorodzkiej i buziackiej. Wszystko zaklęci ongi Zaporoża i kozactwa nieprzyjaciele. Dziś bracia i na krew chrześcijańską zaprzysięgli sprzymierzeńcy. Na koniec przybył i sam Hans i Sangirej z 12000 perekopców. Cierpiała od tych przyjaciół cała Ukraina. Cierpiał nie tylko stan szlachecki, ale i ród ruski, któremu palono wioski, zabierano dobytek, a samych chłopów, niewiasty i dzieci pędzono w jasy. W tych czasach mordów, pożogi, krwi, wylania, jeden tylko dla chłopa był ratunek – uciec do obozu chmielnickiego. Tam z ofiary stawał się zbójem i sam własną ziemię niszczył, ale przynajmniej żywota był bezpieczny. Nieszczęsny kraj. Gdy bunt w nim wybuchł, pokarał go naprzód i spustoszył pan Mikołaj Potocki. Potem zaporowscy i Tatarzy, którzy niby dla oswobodzenia go przyszli, a teraz zawisł nad nim Jeremi Wiśniowiecki.
Uciekał też kto mógł do obozu Chmielnickiego. Uciekała nawet i szlachta, gdy innego środka ocalenia nie było. Dzięki temu Chmielnicki rósł w siły i że nie zaraz ruszył w głąb Rzeczypospolitej, że leżał długo w Białocerkwi, to przeważnie dlatego, by łatwe rozchłukanie i dzikie żywioły wprowadzić. Jakoż żelazem jego ręku zmieniały się one szybko w bojową potęgę. Kadry z wyćwiczonych zaporowców były gotowe. Podzielono czerń na pułki i wyznaczono pułkowników z dawnych atamanów koszowych. Pojedyncze oddziały wysyłano na zdobywanie zamków, by je do boju zaprawić. A bitny to był z natury lud. Do wojny tak jak żadne inne sposobne, do broni przywykły. Przez napady tatarskie z ogniem i krwawym obliczem wojny oswojone. Krzyk Domaszewicz, on z dawna wszystkich na laudzie opatruje. Nie, że go zaraz opatrzy, potem na łoże go przenieść, a ja pójdę tę nieszczęsną pannę pocieszyć. To, że krzy pan Włodyjowski zasunął szabelkę do pochwy i wszedł przez porąbane drzwi do domu. Szlachta poczęła łowić i wiązać rabciami ludzi kmicicowych, którzy odtąd mieli orać rolę w zaściankach. Poddawali się też bez oporu. Ledwo kilkunastu wypadłszy przez tylne okna domu skoczyło ku stawom, ale tam wpadli w ręce czekających stakianów. Jednocześnie szlachta wzięła się do rabunku wozów, na których łup znalazł się dość obfity. Niektórzy radzili zrabować i dom, ale bano się pana Wołodyjowskiego, a może obecność w domu Bilewiczówny wstrzymywała zuchwalszych. Swoich poległych, między którymi było trzech Butrymów i dwóch Domaszewiczów, złożyła szlachta na wozy, aby ich po chrześcijańsku pochować. Dla zabitych kmicicowych kazano kopać chłopom rów za ogrodem. Pan Wołodyjowski zaś, szukając panny, przetrząsnął cały dom i znalazł ją dopiero w skarbczyku położonym w rogu, do którego prowadziły maleńkie, a ciężkie drzwi z izby sypialnej. Była to mała komnatka o wąskich, grubo kratowanych oknach, zbudowana w kwadrat z murów tak potężnych, że pan Włodyjowski poznał natychmiast, że choćby kmicic był wysadził dom prochem, ta izba byłaby ocalała z pewnością. To dało mu lepsze o kmicicu mniemanie. Panna siedziała na skrzyni niedaleko drzwi, z głową spuszczoną, z twarzą prawie zasłoniętą włosami, i całkiem nie podniosła jej, słysząc wchodzącego rycerza. Myślała zapewne, że to sam kmicic lub kto z jego ludzi. Pan Wołodyjowski stanął we drzwiach, zdjął czapkę, chrząknął raz i drugi, a widząc, iż i to nie pomaga, ozwał się. Mości panno, wolna jesteś. Wówczas spod narzuconych włosów spojrzała na rycerza oczy błękitne, a potem wychyliła się z nich twarz śliczna, choć blada i jakby nieprzytomna. Pan Wołodyjowski spodziewał się podziękowa, wybuchu radości. Tymczasem panna siedziała nieruchomie i tylko patrzyła na nią błędnie. Więc rycerz ozwał się po raz drugi. Przyjdź, wać panna, do siebie, Bóg wejrzał na niewinność. Jesteś wolna i możesz wracać do Wodoktów. Tym razem w spojrzeniu Bilewiczówny więcej było przytomności. Powstawszy ze skrzyni, strząsnęła w tył włosy i spytała, kto wać pan jesteś? Michał Wołodyjowski, pułkownik dragoński wojewody wileńskiego. Słyszałam bitwę, strzały. Mów, wać pan. Tak jest, my to przyszli wać pannie na ratunek. Bilewiczówna oprzytomniała zupełnie. Dziękuję, waści, rzekła pośpiesznie cichym głosem, w którym przebijał się śmiertelny niepokój. A z tamtym? Co się stało? Z kmicicem?
Nie bój się, bać panna, leży bez duszy na podwórzu i jam to nie chwaląc się sprawił. Wołodyjowski wyrzekł to z pewną chełpliwością. Ale jeśli spodziewał się podziwu, to zawiódł się srogo. Bielewiczówna nie odrzekła ani słowa, natomiast zachwiała się na nogach i rękoma poczęła szukać oparcia za sobą. Na koniec siadła ciężko na tejże samej skrzyni, z której przed chwilą się podniosła. Rycerz poskoczył ku niej żywo. Cofać pan nie jest. Nic, nic. Czekaj waść. Pozwól. To pan Kmicic zabity? Co mnie pan Kmicic? Przerwał Wołodyjowski. Tu o waćpannę chodzi. Wówczas siły jej nagle wróciły, bo się podniosła znowu i spojrzawszy mu wprost w oczy, wykrzyknęła z gniewem, z niecierpliwieniem i rozpaczą. Na Boga żywego odpowiadaj, zabity? Pan Kmicic ranny, odpowiedział zdumiony pan Wołodyjowski. Żyje? Żyje. Dobrze, dziękuję waść. I chwiejnym jeszcze krokiem skierowała się ku drzwiom. Wołodyjowski stał przez chwilę, ruszając mocno wąsikami i kręcąc głową. Następnie mruknął do siebie. Zalimiona, dziękuję za to, że Kmicic ranny, czy za to, że żyje? I wyszedł za nią. Z Potopu, z drugiego tomu Potopu, w którym usłyszymy, jak Kmicic zdecydował, że pojedzie na Jasną Górę, ponieważ usłyszał wiele złych rzeczy dotyczących tego, co ma być na Jasnej Górze, co się ma dziać, i jego zamiarem jest dotrzeć na Jasną Górę, aby ostrzec zakonników o mających mieć miejsce wydarzeniach. Zaledwie pierwszy brzask rozpraszał ciemności. Dzień zapowiadał się pogodnie. Chmury pozbijały się w długie taśmy i pasma na zachodzie, ale wschód był czysty. Na blednącym zwolna niebie migotały nieprzesłaniane oparami gwiazdy. Kmicic zbudził ludzi, sam przybrał się w świąteczne suknie, bo nadchodziła właśnie niedziela i ruszyli w drogę. Po złej, bezsennej nocy był Kmicic znużony na ciele i na duszy. Anioł Franek jesienny, blady, ale rzeźwy, szronisty i pogodny, nie mógł rozproszyć smutku gniotącego serce rycerza. Nadzieja wypaliła się w nim do ostatniego źdźbła i zgasła jak lampa, w której oliwy zabrakło. Co mu przyniesie ten dzień? Nic. Te same smutki, to samo utrapienie. Prędzej przyrzuci ciężaru na duszę, z pewnością nie ujmie. Jechał więc w milczeniu, utkwiwszy oczy w jakiś punkt bardzo błyszczący na widnokręgu. Konie parskały na pogodę. Ludzie poczęli śpiewać sennymi głosami jutrznię. Tymczasem rozwidniało się coraz bardziej. Niebo z bladego stawało się zielone i złote, a ów punkt na widnokręgu począł tak błyszczeć, że oczy mrużyły się od tego blasku. Ludzie przestali śpiewać i wszyscy patrzyli w tamtą stronę. Wreszcie Soroka rzekł: dziwo, czy co? Toś tam zachód, a jakby słońce wschodziło. Istotnie, owo światło rosło w oczach. Z punktu uczyniło się kołem, z koła koliskiem. Z dala rzekłbyś, że ktoś zawiesił nad ziemią olbrzymią gwiazdę siejącą blaski niezmierne. Kmicic i jego ludzie patrzyli ze zdumieniem na owo zjawisko świetliste, drgające, promienne, nie wiedząc, co mają przed oczyma. Wtem od kruszyny chłop nadjechał w drabinkach. Kmicic, zwróciwszy się ku niemu, ujrzał, iż chłop czapkę trzymał w ręku i patrząc w owo światło modlił się. Chłopie, spytał pan Andrzej, a co się tak świeci? Kościół jasnogórski, odrzekł Kmieć. Chwała Najświętszej Pannie, zakrzyknął Kmicic i czapkę zdjął z głowy, a za nim uczynili toż samo jego ludzie. Po tylu dniach zmartwień, zwątpienia i zawodów uczuł nagle pan Andrzej, że staje się w nim coś dziwnego. Ledwie słowa Kościół jasnogórski przebrzmiały mu w uszach, gdy smutek opadł z niego, jakby kto ręką odjął.
Ogarnęła rycerza jakaś niewypowiedziana bojaźń, pełna czci, ale zarazem nieznana radość, wielka, błoga. Od tego kościoła jarzącego się na wysokości w pierwszych promieniach słońca biła nadzieja, której pan Kmicic dawno nie zaznał. Otucha, której na próżno szukał, siła niepokonana, na której chciał się oprzeć. Różne watahy, które trudniły się rozbojem po obu stronach Dniestru, składały się z ludzi wszelkich narodowości i okoliczne kraje zamieszkujące. Przeważali w nich zawsze tatarscy zbiegowie z Ordy Dobludzkiej i Białogrodzkiej. Dziksi jeszcze i mężniejsi od swych krymskich pobratyńców, ale nie brakowało też Włochów i kozactwa, i Węgrzynów i czeladzi polskiej. Zbiegły ze stanic nad brzegiem Dniestru leżących. Buszowali oni to po polskiej, to po włoskiej stronie, przechodząc raz graniczną rzekę, w miarę jak przyciskali ich perbakułowie lub komendanci Rzeczpospolitej. W jarach i lasach, w jaskinach mieli oni swoje kryjówki niedostępne. Głównym celem ich napadów były stada wołów i koni, które nawet w zimie nie schodziły ze stepów, same sobie pożywienia pod śniegiem szukając. Ale oprócz tego napadali na wsie, miasteczka, osady, na pomniejsze komendy, na kupców polskich, a nawet tureckich, na pośredników z okupem do Krymu jadących. Miały owe kupy swój ład i swych wozów, ale łączyły się rzadko. Częstokroć zdarzało się nawet, że mniej liczne były wycinane przez liczniejsze. Mnożyło się wszędzie w krajach ruskich bardzo wiele, zwłaszcza od czasu wojen kozacko-polskich, gdy wszelkie bezpieczeństwo w owych stronach znikło. Naddniestrzańskie watahy podsysane przed zbiegów odrzańskich szczególnie były groźne. Widywano niektóre do 500 głów liczących. Przywódcy tych przybierali tytuł bejów. Pustoszyli oni kraj sposobem zupełnie tatarskim i nieraz istotnie sami komendanci nie wiedzieli, czy mają robotę ze zbójami, czy też z przodowymi czambułami całej Ordy. Po wojnie węgierskiej, po której odbył się ślub pana Andrzeja Kmicica z panną Aleksandrą Bilewiczówną, miał także wstąpić w związki małżeńskie z panną Anną Bożobohatą Krasieńską. Równie sławny i zasłużony w Rzeczypospolitej kawaler, pan Jerzy Michał Wołodyjowski, pułkownik chorągwi laudańskiej. Ale przyszły znaczne mitręgi, które sprawę opóźniły i przewlokły. Panna Bożobohata była wychowanicą księżnej Jeremiowej Wiśniowieckiej, z której pozwolenia żadnym miarą na wesele zgodzić się nie chciała. Musiał więc pan Michał pannę Wodoktak z powodu niespokojnych czasów zostawić, a sam do Zamościa po pozwolenie i błogosławieństwo jechać. Lecz nie świeciła mu pomyślna gwiazda, gdyż księżnej w Zamościu nie zastał, która dla edukacji syna do Wiednia na dwór cesarski się udała. Wytrwały rycerz podążył za nią i do Wiednia, choć mu to siła czasu zabrało. Tam załatwiwszy szczęśliwie sprawy, z dobrą otuchą do ojczyzny powracał. Czasy, wróciwszy, zastał niespokojne. Wojsko do związku szło, na Ukrainie bunty trwały. Od wschodniej ściany nie gasł pożar. Zaciągano nowe wojska, aby choć jako tako granicę osłonić. Zanim więc pan Michał z powrotem do Warszawy dojechał, zastał listy zapowiednie. Na jego imię z ramienia wojewody ruskiego wydane. Wieści o przybyciu Basiu piorunem rozległy się po chrebtowie, ale nikt prócz małego rycerza, pana Zagłoby i niewiast służebnych nie widział jej ni tego wieczora, ni następnego. Po owym omdleniu przy progu izby odzyskała jeszcze do tyla przytomność, że mogła przynajmniej w kilku słowach powiedzieć, jak i co się wydarzyło, lecz wnet poczęły się one omdlenia, a w godzinę później lubo ją cucono wszelkimi sposobami, ogrzewano, pojono winem, próbowano karmić, nie poznawała już nawet męża i nie było wątpliwości, że poczyna się dla niej długa i ciężka choroba. Tymczasem jednak ruch uczynił się w całym chrebtowie. Żołnierze, dowiedziawszy się, że pani wróciła, półżywa, wysypali się na majdan jak rój pszczół. Oficerowie zebrali się wszyscy w świetlicy i szepcąc z cicha, wyglądali niecierpliwie
nowin z Alkierza. Przez długi czas jednak nie można się było niczego dowiedzieć. Wprawdzie chwilami przemykały pędem przez świetlice służebne niewiasty, to do kuchni po ogrzaną wodę, to do apteczki po plastry, maści i drakwie, ale to nie pozwalało się zatrzymać. Niepewność zaciążyła obowiem na wszystkich sercach. Coraz większe tłumy, nawet ze wsi, zbierały się na Majdanie. Pytania krążyły z ust do ust. Rozeszła się wieść o zdradzie Azji i o tym, że pani ocaliła się ucieczką, ale że uciekała cały tydzień bez jadła i spania. Na ową wieść podniosły się piersi wściekłością. Wreszcie ogarnęło gromadę żołnierzy dziwne, a straszne wrzenie, bo tłumione obawą, by głośnym wybuchem nie narazić zdrowia chorych. Na koniec po długim oczekiwaniu wyszedł do oficerów pan Zagłoba z czerwonymi oczyma i zjeżonymi resztkami włosów na głowie, a oni krzyczeli ku niemu hurmem i sypnęły się wnet ciche, gorączkowe pytania. Żyje? Żyje? Żyje, odparł staruszek, ale Bóg raczy wiedzieć, czy za godzinę. Tu głos mu uwiązł w gardzieli. Dolna warga poczęła mu się trząść i pochwyciwszy się nagle rękoma za głowę, usiadł ciężko na ławie, po czym tłumione łkania poczęły poruszać jego piersią. Na ów widok pan Muszalski chwycił w objęcia pana Nienaszyńskiego, choć go zwyczajnie mniej lubił i zawył z cicha, a pan Nienaszyniec zawtórował mu zaraz. Pan Motowiło oczy wybałoszył, jakby chciał coś połknąć i nie mógł. Pan Sitko począł drżącymi rękoma żupana rozpinać, a pan Choryma ręce poniósł do góry i tak chodził po izbie. Dojrzeli żołnierze przez okna te oznaki depresji, więc sądząc, że pani już umarła, wszczęli gwart i lament. Pan Zagłoba, posłyszawszy ten hałas, wpadł nagle w furię i wyskoczył jak z procy na Majdan. Cicho, szelmy, żeby was piorun potrzaskał, zawołał przyduszonym głosem. Oni zaś umilkli wraz zrozumiawszy, że jeszcze nie czas na lament, ale nie schodzili z Majdanu. Pan Zagłoba zaś wrócił do świetlicy uspokojony nieco i znów siadł na ławie. W tej chwili niewiasta służebna pokazała się znowu we drzwiach Alkierza. Pan Zagłoba zerwał się po niej. Co tam? Śpi. Śpi? Chwała Bogu. Może Bóg da. Co pan komendant robi? Pan komendant przyłożył. To dobrze. Ruszaj. Po coś posłano. Tu pan Zagłoba zwrócił się ku oficerom i rzekł, powtarzając słowa niewiasty. Może Bóg Najwyższy się zmiłuje. Śpi. Jakowaś nadzieja we mnie wstąpiła. Uch. I oni odetchnęli równo głęboko. Potem zbili się na ogół pana Zagłoby w ciasne koło i poczęli dopytywać. Dla Boga, jakże się to stało? Co to było? Jakimże sposobem piechota uciekła? Z początku nie piechota uciekła, odrzekł pan Zagłoba. Jeno na dwóch koniach, bo i tego psa, żeby go mur pobił, zrzuciła z kulbaki. Uszom nie wierzył. Głownią od pistoletu dała mu między oczy, aż się wówczas przyzostali. Nikt nie widział i nikt nie gonił. Jednego konia wilcy jej zerżnęli, drugi jej utopił się pod lodem. O Chryste miłosierne, szło nieboszątko samo przez Boży, nic nie wiedząc, bór i nic nie pijąc. Tu ryknął znowu pan Zagłoba i przerwał na czas jakieś opowiadanie. A oficerowie także, aż się pokładali na ławy, spodziewni ze zgrozy i z żalu nad ukochaną przed wszystkich niewiastą. Sienkiewicz pisze. Kowno i cały kraj po lewym brzegu Wili oraz wszystkie drogi zajęte były przez nieprzyjaciela. Więc pan Kmicic, nie mogąc na Podlasie jechać wielkim gościńcem idącym z Kowna do Grodna, a stamtąd do Białegostoku, puścił się bocznymi drogami z Kejdan wprost w dół z biegiem niewiarzy aż do Niemna, który przebywszy w pobliżu Wilków, znalazł się w województwie trockiem. Całą tę niezbyt zresztą wielką część drogi odbył spokojnie. Okolica ta bowiem leżała jakoby pod ręką Radziwiła. Miasteczka, a gdzieniegdzie i wsie, zajęte były przez nadworne chorągwie hetmańskie lub przez małe oddziałki rajtarów szwedzkich, które hetman umyślnie powysuwał tak daleko przeciw zastępom żołtareńki,
stojącym tuż za Wilią, aby do zaczepki i do wojny łatwiej znalazła się okazja. Rad byłby też i żółta reńko pohałasować, wedle słów hetmana ze Szwedami. Ale natomiast ci, których był pomocnikiem, nie chcieli z nimi wojny, a przynajmniej pragnęli ją odłożyć do najdalszego terminu. Odebrał więc Żołtareńko najsurowsze rozkazy, by za rzekę nie przechodził, a w razie gdyby sam Radziwiłł w spółce ze Szwedami na niego ruszył, aby cofał się jak najprędzej. Z tych to powodów kraj po prawej stronie Wilii był spokojny, ale przez rzekę spoglądały na się z jednej strony straże kozackie, a drugiej szwedzkie i radziwiłowskie, więc lada chwila jeden wystrzał z muszkietu mógł straszną wojnę rozpętać. Trzeciego dnia podróży zostawili za sobą daleko Niemen i weszli w kraj jeszcze lesistszy. Z biegów na drogach napotykali ciągle całe gromady, a szlachta, która nie mogła oręża dźwigać, uchodziła prawie bez wyjątku do Prus przed podjazdami nieprzyjacielskimi, które nieutrzymane tutaj na wodzy, jak nad brzegami Wilii przez szwedzkie i radziwiłłowskie pułki, puszczały się czasem daleko w głąb kraju, aż po samą granicę Prus elektorskich. Łupież bywała ich głównym celem. Nieraz były też to watahy, niby do wojsk żołtareńki należące, ale w rzeczy nie uznające nad sobą niczyjej buławy, po prostu oddziały zbójeckie, tak zwane partyje, nad którymi czasem i miejscowi obliżkowi mieli komendę. Te, unikając spotkania w polu z wojskiem, a nawet z pachołkami miejskimi, napadały po mniejsze wsie, dwory i podróżników. Gromiła ich szlachta na własną rękę ze swymi dworskimi ludźmi i ubierały niemi sosny przydrożne, jednakże łatwo było w lasach napotkać się na spore ich oddziały i dlatego musiał pan Andrzej zachowywać teraz nadzwyczajną ostrożność.